Miasto ogarnia chaos. Walczą dwaj giganci, King Kong i Godzilla. Siemka, Arnold. Co chcesz dzisiaj robić? Polecam coś w stylu... Spróbuj nie zginąć! Boisz się, Arnold? A co jeśli to wszystko to bujda? Uwierzyłbyś, że ani King Kong, ani Godzilla nie przeżyłyby na Ziemi? To proste. Patrz, najwyższym człowiekiem na świecie był Robert Pershing Wodlow. Mierzył 2 metry i 72 centymetry, a żył ledwo 22 lata. Cierpiał na chorobę zwaną gigantyzmem. Przy tej chorobie mózg uwalnia nadmierne ilości hormonów wzrostu. Dlatego w procesie ewolucji człowieka ustalono normy wzrostu i wagi, a wszelkie duże odchylenia uważa się za chorobę. Jeden z największych nerwów jest przy sercu, które musi wcisnąć w krążenie 15 litrów krwi, a nie tylko normalne 5. A serce często nie wytrzymuje zbyt długo takiego nacisku. Ale co z faktem, że na Ziemi są inne gigantyczne stworzenia jak wieloryby? Cóż, wszystko można łatwo wytłumaczyć. Gęstość wody jest wyższa niż gęstość powietrza i prawie równa gęstości człowieka. Dlatego możemy unosić się na powierzchni słonej wody. Oznacza to, że samo siedlisko utrzymuje ciężar żywych organizmów. Na przykład wielorybów, których przodkowie 50 milionów lat temu wyglądali jak pies z kopytami. Godzilla i King Kong nie mogą istnieć na Ziemi z powodu pana grawitacji. Ale zapomnijmy o grawitacji, aby naukowo dopuścić istnienie Godzilli i King Konga. Wszystko na świecie, co nie jest przymocowane do Ziemi, wyleci w kosmos. Dotyczy to też ludzi, którzy na otwartej przestrzeni zostaną wystrzeleni w zaświaty. A ci nieliczni szczęściarze, którzy schowają się w pokoju, chwilę jeszcze pożyją, dopóki domy nie wylecą w górę. I w końcu nasza planeta rozpadnie się na kawałki. Dlatego, aby zniszczyć Ziemię, nie trzeba czekać na walkę dwóch gigantów. Wystarczy wyłączyć grawitację.